Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witamy serdecznie wszystkich w Podkowie Leśnej w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego na studium biblijnym. W czasie tego studium będziemy omawiać bardzo wdzięczny temat kobiety w służbie Jezusa. Razem ze mną dzisiaj w studium są Kasia, Asia i Halinka. Ja mam na imię Małgosia i tak jak mówiłam, serdecznie zapraszam razem z nami do studiowania Biblii. Ale przed rozpoczęciem studiowania chcielibyśmy, żeby Duch Święty był tutaj razem z nami i pomógł nam. Dlatego proszę Asię o modlitwę. Pomódlmy się razem. Kochany nasz Panie, tak bardzo dziękujemy Tobie teraz za możliwość studiowania Twojego Słowa. Dziękujemy Ci, że w Twoim dziele również kobieta ma swoje miejsce. Pomóż nam ten temat dzisiaj zgłębić, zrozumieć go i pobłogosław również tych wszystkich, którzy będą nas słuchać, aby i oni mogli dostąpić uduchowienia i aby oni mogli też również zrozumieć to, co Panie Boże chcesz nam powiedzieć przez swoje Słowo. Dziękujemy Tobie za ten czas. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Tak jak powiedziałam, mamy bardzo wdzięczny temat. Kobiety. Dyskutujemy pomiędzy kobietami, więc nie ma tu żadnego mężczyzny, który nakazywałby o czym mówić. Zapraszam naprawdę do otwartości i szczerości. I może zacznę od takiego pytania trochę osobistego. Pośród naprawdę wielu mężczyzn i bohaterów Bożych w Biblii mamy trochę kobiet. I czy wy macie jakieś wzory kobiet w Biblii, które są z jakiegoś powodu dla was szczególne? Dla mnie, jak czytam historię Izaaka i Rebeki, to jest taki dla mnie wdzięczny temat, dlatego że Rebeka się nie ociągała, gdy przyszedł sługa i poprosił o to, że on chce ją zabrać, to ona na to się chętnie zgodziła. A później jest napisane, że ona tak bardzo szczerze pokochała i w tej miłości trwali aż do momentu, kiedy Rebeka zmarła. Wspaniały przykład jednocześnie posłuszeństwa i zaufania. No przede wszystkim Panu Bogu, bo to była misja nie od człowieka, ale od Boga. A czy w Biblii mamy tylko przykłady kobiet posłusznych, takich, które ufały prowadzeniu Bożemu i zawsze szły drogą Bożą, zawsze według Jego wskazówek i ufały Jego obietnicom? Czy mamy może trochę też albo przykłady jakichś kobiet zbuntowanych bardziej? Sara na przykład? Czy była faktycznie osobą, która w pełni, w 100% ufała Bogu? Czy zdarzały jej się zejścia na boczną drogę? No tak, może ja się zapytam, czy znacie osobę, która jest zawsze idealna, nie popełnia błędów, która jest zawsze posłuszna Panu Bogu. No ja takiej nie znam osobiście. Chociaż mam wiele wzorców, to może takiej nie znam. Sara po pierwsze, przyszli aniołowie, nie uwierzyła im, zaczęła się śmiać, tak? Po drugie, to znaczy z tego, co my wiemy ze sprawozdania z Biblii, próbowała na własny sposób rozwiązać problem, kiedy potomek obiecany nie pojawiał się, tak? Więc podsunęła Abrahamowi swoją służącą i myślę, że to nie była wola Boża. Nie była idealną osobą też. No, to mi się wydaje, że kobiety, nie tylko kobiety, ale kobiety mają taką chęć często rozwiązania problemów szybciej. Czasami zapominając, może poprosić Boga o prowadzenie, ale tak jak mówię, to nie tylko kobiety, to również mężczyźni, bo w Biblii mamy mnóstwo przykładów i kobiet, i mężczyzn, i tych bohaterów bożych, i bohaterów bożych, którzy czasami odchodzili od Boga, Dawid nawet, prawda?
I nie ma tutaj różnicy między kobietą a mężczyzną. Są kobiety, które są wzorcami, są kobiety, które są wzorcami, które są wymienione jako bohaterki Biblii, a popełniały błędy, co jeszcze bardziej je zbliża, bo to był człowiek. Czy mężczyzna, czy kobieta, to człowiek, który chce być wierny Bogu, a może czasami od tego Boga odchodzi. A wracając jeszcze do naszego studium, bo przypominam, że studiujemy Ewangelię Łukasza. Zanim zaczniemy, może pytanie, żeby przybliżyć to środowisko i te czasy, w których Jezus żył. Czy wiecie, jaka była wtedy rola kobiety? Jak Żydzi traktowali kobiety? Jaką spełniała rolę? Jak było wtedy? Czy było tak jak teraz, czy trochę inaczej? No, na pewno były uważane za mniej wartościowe niż mężczyźni. Gdzieś były na takim zupełnie innym stanowisku i ich pozycja była mało widoczna w tamtych czasach. Ja dodam, że czasami spotykam się z takim zdaniem, że przecież wśród apostołów nie było kobiety. Ale pytanie, czy faktycznie tylko apostołowie głosili Jezusa? Czy pamiętacie może przykłady jakichś kobiet, które może prawie pierwsze albo były jednymi z pierwszych, które głosiły o przyjściu Zbawiciela? Halinko, może poproszę ciebie o przeczytanie tekstu z Ewangelii Łukasza, 2 rozdziału i wiersza 37 i 38. I była wdową do 84 roku życia. Nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach, modlitwach, dniem i nocą. I nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. W tych tekstach mowa jest o prorokini Annie. I tutaj słowo klucz, które ja znajduję, wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim. O kim ona mówiła? O Jezusie. O Mesjaszu, który przyszedł. Oczywiście. Właśnie. Była, można powiedzieć, że jedną z pierwszych osób, które głosiły, że Jezus Zbawiciel przyszedł. Uwierzyła bez zastrzeżeń i od razu. Jakie jeszcze kobiety uwierzyły bez zastrzeżeń i od razu, że Jezus przychodzi? Pamiętacie może? No, na pewno Maria, nierządnica. Jak tylko usłyszała, że Pan Jezus jest w domu razem z faryzeuszami i wcześniej słysząc o cudach Pana Jezusa, o tym, po co przyszedł, bez zastanowienia wiedziała, że tylko u Niego znajdzie ratunek i pomoc. I to jest też taki cudowny moment w Piśmie Świętym, który pokazuje właśnie tą osobę kobiety, tą rolę kobiety, że kobieta potrafi być uniżona, potrafi być pokorna, kiedy jest taka potrzeba i że powinna u stóp Jezusa znajdować wszelkie ukojenie ze swojego życia. I Maria właśnie była taką osobą, która tą postawą pokazała nam kobietom, że kobietom, matkom, żonom, że kiedy przyjdą różnego rodzaju na nas trudności, szara codzienność, że tak naprawdę u stóp Pana Jezusa jesteśmy w stanie doznać tego ukojenia, tej pomocy, tego przebaczenia, tej siły i mocy do dalszego życia. Ale jeszcze chciałam wspomnieć, zanim o Marii powiemy, to o Elżbiecie. Bo w sumie Maria, Elżbieta i Maria były to pierwsze osoby, które uwierzyły, tak? No bo cóż, mówiąc o Marii, to też musiała uwierzyć w to, że to, co się z niej narodzi, będzie Mesjaszem, będzie zbawcą. I Elżbieta to samo. I tu mamy teksty, które mówią, że gdy Elżbieta zobaczyła Marię, to napełnił ją Duch Święty i właśnie wypowiada słowa o tym, wskazującym na tym, że wie o tym, że to jest Zbawiciel, że to jest przyszły Mesjasz. No, Maria była w ogóle szczególną osobą, prawda, wybraną przez Boga. Pismo też nam sprawozdaje, że była bardzo pobożną
kobietą, dziewczyną, bo jeszcze była wtedy w takim wieku, że więc jej osoba dla nas, jako dla chrześcijan jest, no, wydaje mi się, szczególnym takim przykładem, prawda, kobiety. I Biblia właśnie nam mówi, że była w szczególny sposób ubłogosławiona i wyróżniona. Była pobożna. Więc to też jest dla nas taki przykład, jaka kobieta powinna być. A czy mamy w Biblii przykłady, bo mówiłyśmy już o tym, że były kobiety, które no, były tak jak rozpowiadały o Jezusie, tak jak ewangeliści, tak jak apostołowie. Była Maria, która była posłuszna Bogu, pobożna i też była na pewno dobrą matką, dobrą żoną. Czy są jeszcze jakieś inne przykłady kobiet, szczególnie właśnie opisane w Ewangelii Łukasza, które pokazują, co jeszcze kobiety robiły? Czy to tylko te dobre matki, posłuszne Bogu, te, które o Jezusie opowiadały? Czy są jakieś inne kobiety w Ewangelii Łukasza? No i jest też taki przykład tutaj podany, że szły kobiety z Galilei z Jezusem. I tam nie pisze, że rozgłaszały, mówiły, ale że służyły. Czym służyły? Swoimi majątnościami. To, co posiadały, ja rozumiem, że dzieliły się, jak była potrzeba, może i gotowały, może i no po prostu to, co trzeba było zrobić. To, co było potrzebne. Czyli tak się trochę przedstawia nam obraz różnych kobiet, które postawione w różnej sytuacji spełniały zupełnie różne role. Takie, jakie były potrzebne do codziennego życia. A jak myślicie, i patrząc też na reakcje apostołów i reakcje w ogóle innych ludzi, czy to, jak Jezus zachowywał się w kierunku kobiet, było dla nich naturalne, czy nie? Ja nie wiem. Wydaje mi się, że jak pojedziemy jeszcze w tych czasach na Bliski Wschód, to albo jakieś kraje arabskie, to możemy dostrzec, jak traktuje się kobietę, tak? I myślę, że trochę podobnie było jednak w Izraelu. Ta kobieta jednak nie miała takiego statusu, nie miała takich praw jak mężczyzna. Nie chcę tu już wnikać, czy my takie mamy teraz, czy nie. Ale w każdym razie na pewno nie była tak traktowana jak mężczyzna. Więc miała swoją rolę taką, no, w bardzo dużym stopniu pomocy domowej. Jezus traktował kobiety w sposób, który nie wydawał się tak bardzo naturalny i normalny dla ludzi, którzy żyli w jego czasach i nawet dla uczniów. I przykładem może być historia z Samarytanką, kiedy Jezus nie dość, że rozmawiał z kobietą, to jeszcze z Samarytanką i to jeszcze z kobietą, która miała kilku mężów, i teraz tak naprawdę żyła bez ślubu. Czyli to jest kobieta, która przez ówczesne społeczeństwo była wręcz wyrzucona poza jego ramy. Jezus z nią rozmawiał. I teraz pytanie, czy uczniowie to rozumieli? Może przeczytamy werset tym razem z Ewangelii Jana, 4 rozdziału i 27 werset. W tej chwili przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz, albo o czym z nią rozmawiasz. Widzicie, uczniowie dziwili się. Więc wydaje mi się, że nie było tak naturalne traktować kobiety w taki sposób, jak Jezus traktował. I normalnie z naszego ludzkiego punktu widzenia, jeżeli traktujemy kogoś niżej, ewidentnie widać, że uczniowie tą kobietę traktowali trochę gorzej, to byśmy powiedzieli, ignorujemy tą osobę, nie warto z nią rozmawiać. Jezus z nią porozmawiał i co ciekawe, ta kobieta również została jego apostołem. Przez tą kobietę, dzięki temu, że ona poszła do miasta i opowiedziała o Jezusie, kobieta, grzesznica, Samarytanka, ktoś, kogo uczniowie w ogóle nawet chyba nie zwróciliby uwagę, że taka osoba może coś dla Jezusa zrobić. A ta osoba zrobiła, była kobietą. Akurat kobieta. Ja bym też nie rozróżniała, czy to kobieta, czy mężczyzna, po prostu człowiek, który był traktowany gorzej. I została, można powiedzieć, że apostołem, który głosił Jezusa.
No to może dlatego Pan Jezus właśnie tak wyróżniał kobiety, żeby pokazać, jak one są ważne. Dlaczego na przykład uczniowie nie zobaczyli zmartwychwstałego Jezusa pierwszy raz? No kto zobaczył? No kobieta. Więc w jakiś sposób Pan Jezus wyróżniał te kobiety i pokazywał to właśnie w tym społeczeństwie. I to jest takie fajne, że możemy z tego brać taki przykład. A czy jak myślicie, bo kobiety, Jezus szczególnie traktował kobiety. Po tym przykładzie możemy zobaczyć, że trochę chyba inaczej niż ówczesne społeczeństwo, ale czy Jezus kiedykolwiek się wypowiadał i potępiał swoich uczniów, źle traktujecie kobiety, kobiety powinny być równe mężczyźnie, traktujcie je dobrze. No nie wiem, czy rozpoczął ruch feministyczny, bym nazwała. Czy jest w ogóle takie przesłanie w Biblii? Takie specjalne przesłanie do mężczyzn, traktujcie lepiej kobiety. Myślę, że nic takiego nie ma. Znaczy nie myślę, na pewno tak jest. Dlatego, że Jezus jako stwórca na początku stworzył mężczyznę, stworzył kobietę i oni byli sobie równi, partnerzy. I Jezus przez swoje czyny pokazywał, że kobieta to jest stworzenie tak samo Boże, jak i mężczyzna. Jezus uczył, ale że przez swój przykład, przez czyny. Prawdziwa miłość to jest kochać drugiego człowieka jak siebie samego. Nie mówił kochać kobietę czy kochać mężczyznę, kochać człowieka. Tak. I on przez całą swoją misję pokazywał, że człowiek jest człowiekowi równy. Ja wracając jeszcze do roli kobiet, wróciłabym do takiego przykładu, też może trochę kontrowersyjnego czasami, do Marty i Marii. Może zanim zaczniemy dyskusję, to Kasia, poprosiłabym cię o przeczytanie tekstu z Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, werset od 38 do 42. A gdy szli, wstąpili do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słów. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, by tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Piękny tekst dla feministek. Czy to oznacza, że kobieta teraz powinna porzucić pracę w domu i zająć się tylko pracą misyjną? Powinna umieć znaleźć czas na to, żeby usiąść właśnie u stóp Jezusa. Na wszystko jest czas. Jest czas na posługiwanie, jest czas na ugotowanie, na takie codzienne obowiązki, ale jest też czas na to, żeby przybliżyć się do Pana Boga, bo tak naprawdę, jeśli nie będziemy mieć z Bogiem tej relacji, no to nie będziemy mieć tej siły i mocy do tej codzienności takiej, prawda, która bardzo często nas kobiety gdzieś przerasta. I przykład tutaj właśnie Marii i Marty jest taki, że wspólnota ze Zbawicielem jest najważniejsza, a inne rzeczy mogą poczekać. I wydaje mi się, że tutaj o te przesłanie chodzi. Ja jeszcze chciałam takie jedno pytanie zadać. Co robili w tym czasie uczniowie? Krzątali się w domu, czy też siedzieli i słuchali? Jak myślimy, co robili wtedy uczniowie Chrystusa? A byli bo tam on w ogóle? Nie tam tak, a gdy szli, wstąpił do wioski. Wszyscy. Tak? Ja myślę, że wszyscy szli. Zresztą uczniowie go zawsze byli przy nim, tak? Też słuchali. Czy to znaczy, że mężczyźni teraz mają nie pracować? Myślę, że to zupełnie nie o to chodzi. Tak jak powiedziała Asia, to nie chodzi o to, że nagle porzucamy wszystkie swoje obowiązki, tak? Bo zaszlibyśmy pewnie, właściwie to nie zaszlibyśmy do nikąd, tak? Tutaj patrząc na to w ten sposób. Po prostu są jakieś priorytety. I wydaje mi się też, że tutaj Chrystus ma odpowiednie słowo do każdego.
On widzi, co jest troską Marty, zna ją i dlatego te słowa wypowiada do niej. Zadam jeszcze jedno pytanie do tej historii o Marcie i Marii. Jak myślicie, jak Marta się czuła w tym momencie, jak Jezus zwrócił uwagę? Bo przecież Marta ten posiłek przygotowywała dla Jezusa. I dla uczniów, dla wszystkich. I dla uczniów. A on ewidentnie ją zganił za to. Jak się Marta czuła? No cóż, wydaje mi się, że ja bym się nie czuła za dobrze. Ale wydaje mi się, że być może to Marcie było potrzebne. Wydaje mi się, że więcej osób tam było, które siedziało i słuchało Chrystusa, tak jak uczniowie, prawda? Ale nikt nie mówi o tym, że nagle mężczyźni mają porzucić swoją pracę, nie pracować, tylko słuchać. Świetna myśl, Kasia, to co powiedziałaś, że tam byli inni, którzy słuchali. I to zdecydowanie też była lekcja dla Marty, gdzie Jezus mówi: Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Ale to słuchali uczniowie. Uczniowie, którzy pewnie chętnie by powiedzieli: Marto, wracaj do kuchni, do garów i zajmij się tym, czym powinnaś się zająć. Ale Jezus przyszedł na ziemię nie po to, żeby jeść dobre obiadki, ale po to, żeby zbawić każdego, który go szuka. I on chciał Marcie pokazać z jednej strony: troszczysz się za dużo, daj mi te troski, ja ci pomogę. A z drugiej strony do uczniów: nie wkładajcie ludzi w jakieś schematy, w jakieś role, bo najważniejsze dla każdego człowieka, nieważne to, czy jest niewolnikiem, czy jest kobietą, czy kimkolwiek, jest osobista relacja z Jezusem i Jego zbawienie. Mi się wydaje też, że raczej Pan Jezus nie zganił tutaj Marty, tylko chciał jej w delikatny sposób wskazać taką hierarchię wartości, na którą Marta powinna zwrócić uwagę. I to też dla nas jest właśnie taki przykład, że oczywiście wszystko jest ważne, gościnność jest jak najbardziej ważna i to, w jaki sposób gościmy, prawda, i wkładamy w to całe nasze serce, to nie jest złe. Natomiast te wartości powinniśmy sobie, tak jak Kasia wcześniej mówiła, na zasadzie takich priorytetów, prawda, ustawić. I wtedy będzie wszystko dobrze. Czyli mamy kobiety w Biblii i Łukasz też opisuje wiele takich sytuacji, które nam przybliżają, jak kobiety były traktowane. Mamy kobiety spełniające różne role, te posłuszne, te zajmujące się domem, te, które głosiły o Jezusie i te grzeszne, które szybko uwierzyły i te, które po prostu podążały za Jezusem. Ale jak myślicie, czy Jezus, pokazując i ucząc wszystkich, że kobieta jest tak samo wartościowa jak mężczyzna, czy osiągnął swój cel i czy uczniowie faktycznie to wszystko zrozumieli? Czy wystarczyło te parę lat misji Jezusa, żeby uczniowie faktycznie się zmienili i nagle w społeczeństwie zaczęli traktować kobiety tak samo jak mężczyzn? Halinko, poproszę cię o przeczytanie teraz tekstu z pierwszego listu Pawła do Koryntian, 14 rozdział, wersety 34 i 35. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. Ale jeśli się chcą czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. Twarde słowa. Czy to oznacza, że kobiety powinny faktycznie w zborze milczeć, oddać głos mężczyznom i ewentualnie w domu tylko się dopytywać? Bardzo często ten werset jest tak naprawdę traktowany jako, żeby przedstawić Pawła jako osobę, która nie lubi kobiet. Paweł, pamiętajmy, był faryzeuszem, więc przez lata nasiąkał tymi przyzwyczajeniami i tymi zwyczajami, które prowadziły, które kierowały całą społecznością żydowską. Ale jeżeli doczytamy się trochę i nie będziemy się opierać tylko na pojedynczym wersecie, to zobaczymy, że Paweł czasami wypowiadał się trochę inaczej. I może Asia, jakbyś mogła przeczytać też tekst pierwszego listu Pawła do Koryntian, ale z 11 rozdziału, 5 werset. I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. I tutaj czasami skupiamy się na tym, że jest głowa przykryta albo nieprzykryta.
Ale wiecie, co jest ciekawe? Że to jest kobieta, która prorokuje. A co oznacza kobieta, która prorokuje? Czyli wypowiada się. I to jeszcze w imieniu Boga. Się. I to samo było z Anną. Też napisane jest, że była prorokinią. Czyli jednak... I spędziła w świątyni wiele, wiele lat. Tak. Czyli mogły. I Paweł też tutaj mówi. Znowu opowiada o zwyczaju przykrycia głowy. Ale to była ewidentnie kobieta, czy kobiety wiedział, że się wypowiadają. Może jeszcze przeczytajmy, bo czasami mamy taką tendencję i często zapewne i też i Żydzi opierali się, tak jak Żydzi opierali się na wersetach ze Starego Testamentu, tylko wybranych, tak czasami współcześnie mamy tendencję do opierania się tylko na wybranych wersetach z Nowego Testamentu, to może przeczytajmy jeszcze, Asiu, z tego samego rozdziału 11, z pierwszego listu do Koryntian, wersety 8, 9, a potem 11 i 12. Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Aż się chce powiedzieć amen. Czego Jezus nauczał? Że mężczyzna i kobieta, czy niewolnik, czy ktokolwiek są równi. I tutaj Paweł też to pisze. Z jakichś powodów w innym miejscu mówi, żeby się nie odzywały, żeby pytały się w domu mężczyzny. Ale tu ewidentnie pisze, po pierwsze, jeżeli się wypowiadają, niech przykryją tylko głowę, a potem pisze kobieta równa mężczyźnie. Ja może jeszcze przepraszam za dygresję, ale musimy przeczytać koniecznie werset, który trochę mnie zszokował, bo pomimo tego, że często studiuję Biblię, nie zwróciłam na to nigdy uwagi. I Kasiu, jakbym mogła cię prosić o przeczytanie z drugiego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, werset 24. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. I zobaczcie, kto opuszcza czyj dom, żeby do kogo pójść? Kobieta opuszcza, żeby pójść do domu mężczyzny? Czy to mężczyzna opuszcza swoich rodziców, żeby się połączyć z kobietą? No mężczyzna. Mężczyzna. A jak było w społeczeństwie żydowskim i w ogóle w starożytności? Kobieta. 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 Zobaczcie, jak przez te parę tysięcy lat od stworzenia człowieka do czasów Jezusa, jak bardzo wszystko się zmieniło. Jak pod wpływem grzechu zmieniły się podejście do drugiego człowieka, wprowadzono różnice, czy kobieta, czy mężczyzna, już nie mówiąc o niewolnictwie, jak tutaj ja w życiu nie słyszałam odwołania się czy wytłumaczenia, dlaczego to kobieta musi opuścić dom swój, przejść do mężczyzny. To było normalne. To znaczy, wiesz, przez tyle lat taka zmiana w społeczeństwie, w przyzwyczajeniach. Tak. Ale przepraszam, troszeczkę się z tobą nie zgodzę co do tego tekstu. To, że mieli się stać jednym ciałem, to ja rozumiem też, że mieli działać na jakiejś jednej wspólnej płaszczyźnie. Mieli być sobie równi tak naprawdę, tak? Albo przynajmniej okazywać względem siebie taką samą życzliwość, miłość i tak dalej w stosunku do siebie. Ale jeżeli chodzi o to opuszczenie, to ja jeżeli czytam ten tekst, to wydaje mi się, że tu jest napisane o tym, że oni po prostu mają stworzyć osobną, niezależną komórkę, tak? Która zacznie właśnie... tworzy tą rodzinę, kolejną rodzinę. Bo tu jest tak naprawdę napisane, że opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną. Ale nie jest tak dokładnie napisane, że ma pójść do swojej żony. Więc w tym względzie to tak nie do końca bym się z tym zgodziła, tylko że mają coś stworzyć osobnego. A ja bym powiedziała, jak bardzo te zwyczaje zakorzeniły się nawet w czasach współczesnych. O właśnie. Że... bardzo oczywistą rzecz, ale dalej dobudowujemy do tego teorię, dlatego że jest to dla nas tak dziwne, bo przecież to zawsze, no jak kobieta idzie do mężczyzny i jeszcze kobieta w tamtych czasach musiała się opiekować rodziną swojego męża.
To był jej obowiązek. I wiecie co, tak czasami myślę, zmiany w społeczeństwie, które tak naprawdę to było nic innego, tylko próba podporządkowania sobie jakiegoś innego człowieka. To są następstwa grzechu. Traktowanie kogoś jako niższego, jako gorszego, bez względu na to, czy to jest pomiędzy kobietą a mężczyzną, czy pomiędzy panami a niewolnikami, co też się działo w czasach Jezusa. Ale te wszystkie normy społeczne, zwyczaje, niestety, czasami, ja nie mówię, że wszystkie, ale czasami właśnie z tego wypływają traktowania drugiego człowieka, czy próba traktowania drugiego człowieka gorszego. I teraz może w naszym społeczeństwie, czy faktycznie kobieta równa się mężczyźnie? Czy wszyscy traktujemy się, kobieta mężczyznę i mężczyzna kobietę, tak samo? Czyli tak, jak Jezus chciał nas nauczyć, czy tak nie jest? No mi się wydaje, że kobieta nawet w dzisiejszych czasach jest bardziej wyzwolona, niż to Pan Jezus może chciał zaznaczyć, tak? Więcej chce robić, więcej chce być widoczna, doceniana. To nie jest złe, no bo wiadomo, że każdy z nas lubi czuć się dowartościowany i każdy z nas tego potrzebuje, takiego doceniania. Ale myślę, że cała historia momentu, kiedy był Pan Jezus na ziemi, właśnie obrazuje nam pozycję tej kobiety, że mimo wszystko jest ona na równi z mężczyzną i ma prawo do tego, żeby modlić się, żeby głosić tą Ewangelię i nie jest to jak gdyby dla niej ujmujące, prawda? I może wchodzi do świątyni, gdzie kiedyś było to niemożliwością, żeby kobieta weszła do świątyni. Więc myślę, że jesteśmy w takich czasach, gdzie kobieta i mężczyzna stanowią jakąś równość. A czy są jakieś zawody albo funkcje, albo role, które kobietom zabrania się pełnić? Nawet w naszym kościele. No ja myślę, że jest to teraz temat taki bardzo aktualny, ordynacja kobiet. I czy to świadczy, że jeżeli kobiety nie są dopuszczane do ordynacji, czy to świadczy o tym, że równie traktujemy się równo, my kobiety i mężczyźni? Czy świadczy o tym, że nierówno? Czy to nie ma żadnego znaczenia? Jak myślicie? Odważnie. Trochę odwagi nam tutaj potrzeba. Pewnie zdania są podzielone i będą podzielone. Zawsze będzie grupa osób, które są za, a które są przeciw. Biblia nam sprawozdaje, że skoro Anna była prorokinią, to dlaczego dzisiaj kobieta nie może być pastorem? Były kobiety, które nie mogły wchodzić do świątyni, do synagogi, co wiązało się z tym, że nie miały pozycji, tak, w kościele. Takiej publicznej, można by powiedzieć. No więc, no tak jak powiedziałam, zdania są pewnie podzielone i ciężko tutaj teraz jednoznacznie powiedzieć, czy może kobieta, czy nie może. A jeszcze przypominając, jak Jezus był na tej ziemi, co Łukasz często opisuje, Jezus pokazywał uczniom, w jaki sposób traktować kobietę. Ale czy on przeprowadził rewolucję społeczną? Zrobił przewrót społeczny, żeby w bardzo dobitny sposób pokazać i sprawić, żeby faktycznie wtedy zaistniało równouprawnienie kobiet? No na pewno nie, bo do tego nie doszło. Jezus wypełnił swoją misję, a problem dalej pozostał. Dokładnie, czyli co dla Jezusa zawsze było najważniejsze? Przemiana serca, przemiana osobista wewnątrz każdego człowieka, czy to mężczyzna, czy to kobieta. O to Jezusowi chodziło. A nie robienie przewrotów, tak jak Małgosiu powiedziałaś, jakichś rewolucji. On z tym nie miał nic wspólnego. Zawsze mówiąc o kobiecie i o tym, w jaki sposób Jezus traktował kobiety, a w jaki sposób teraz kobiety są traktowane, też myślę o niewolnikach. Bo w czasach Jezusa było niewolnictwo. Czy Jezus zniósł niewolnictwo? Nie. Nie zniósł niewolnictwa. Paweł w swoich listach wręcz mówi, żeby niewolnicy byli posłuszni swoim panom. Bo co było najważniejsze również dla tych niewolników? Osobiste zbawienie, relacja z Bogiem. Tak samo dla kobiet, dla mężczyzn. Osobiste zbawienie, relacja z Bogiem jest najważniejsza i służba Bogu. A w jaki sposób kobiety mogą teraz służyć Bogu? Nawet na wzorze
tych kobiet, które są opisane w Ewangelii Łukasza? No, ja mam taką sobie tutaj myśl zapisałam. Nie wiem, czy akurat odpowie na twoje pytanie, ale pozwolę sobie ją przeczytać. Każda z nas może być kobietą modlitwy i wiary, kobietą szczęśliwą w objęciach Stwórcy, wypełnioną miłością, żyjącą pasją dla Boga i ludzi, przez którą przepływa błogosławieństwo. Kobieta jest uwielbieniem i radością dla swojego Boga, prezentem dla ludzi wokół niej. Bardzo mi się ta myśl spodobała i wydaje mi się, że właśnie takie byśmy chciały być. I taką też chce nas widzieć Pan Bóg. Taką właśnie kobietę w społeczeństwie. Nie musimy być na żadnym stanowisku, żeby być dostrzeżoną. To, że jesteśmy wśród ludzi, że niesiemy swoją osobą uśmiech, dobre słowo, że jesteśmy wrażliwe na potrzebę drugiej osoby, to już stawia nas na, możemy powiedzieć, wysokim stanowisku w oczach Bożych. To jest piękne. Ale Pan Bóg też obdarzył nas różnymi talentami, różnymi darami. I jedna osoba, jedna kobieta robi to dobrze, druga robi to dobrze. Więc tym, jak czujemy, że jest to dar od Pana Boga, tym służmy, tak? Dla mnie to jest no, takie najważniejsze, że jeśli czuję, że mogę to zrobić dobrze i czynię to, no to jestem spełniona. A pierwsza podstawowa sprawa to, jeśli jest matką, jeśli jest żoną, no to na pierwszym miejscu to postawić, a później rola w kościele. Tak, każda kobieta ma swoje miejsce w dziele Bożym. Każda jedna, tak jak i mężczyzna, a nawet przyjdzie czas, że i nasze dzieci będą też miały to miejsce i będą ewangelizować. Także to jest fantastyczne, że każdy z nas ma to swoje miejsce i każdego z nas Pan Bóg chce wykorzystać w różny sposób. Mniejszy, większy, ale jednak tak. Tak naprawdę podczas tego studium czytaliśmy dużo historii na temat kobiet, ale zauważcie, od samego początku, kiedy rodzice przyprowadzili Jezusa do świątyni, Symeon był, który pobłogosławił, tak? Była Anna. Czyli widzimy i mężczyznę, i kobietę. Jeżeli chodzi o uczniów, czytaliśmy teksty, że i kobiety szły za Chrystusem. I to, co jest najważniejsze w tej lekcji, żebyśmy sobie naprawdę uzmysłowili, że w oczach Boga jesteśmy po prostu równi. I tutaj należałoby przytoczyć ten tekst z Galacjan. Myślę, że go nawet warto przeczytać. Z 3 rozdziału, 26, tak? Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważny tekst dla nas, myślę. Ja myślę, że ten tekst wspaniale podsumowuje całą lekcję. I jestem naprawdę przeszczęśliwa, że pomimo tego, że jesteśmy same kobiety i często się mówi, że kobiety są kłótliwe, że częściej obgadują. Może teraz jest ta dyskusja o ordynacji kobiet w kościele. To zobaczcie, naprawdę z pomocą Boga, jeżeli będziemy traktować wszystkich równo i będziemy skupiać się na tym, że osobista relacja z Bogiem jest naprawdę najważniejsza, to nie będzie dla nas problemem, czy ordynacja kobiet powinna być, czy nie powinna być. Czy kobieta powinna zająć się w domu dziećmi i gotowaniem, czy może pracować. Każda z nas, tak jak każdy z nas, każdy człowiek, ma swoją drogę do Boga i powinien dbać głównie o tą relację z Bogiem. A Bóg da nam również pracę do wykonania w Jego dziele w różny sposób. I tak samo jak mężczyźni, tak samo i kobiety. Możemy być nauczycielkami, możemy głosić słowo, możemy gościną głosić słowo, możemy jako matki głosić słowo. Ważne jest to, żeby iść za Jezusem i żeby obdarować Go naszymi darami w postaci, w zasadzie oddać Mu te dary, które nam daje, rozwijać je w służbie Jezusa. Myślę, że to jest wspaniałe podsumowanie tego studium Biblii dzisiejszego. Chciałam podkreślić tylko jeszcze jedną myśl odnośnie relacji międzyludzkich, czy między kobietą a mężczyzną.
Jest jedna zasada, którą powiedział Chrystus. Żebyśmy traktowali drugą osobę, jakby była wyższa od nas, tak jakby była z szacunkiem, z większym szacunkiem. Ja myślę, że jeżeli zastosujemy tą zasadę w życiu, to nie będziemy mieli problemu. Z równością czy z nierównością. Ja myślę, że jeżeli faktycznie codziennie będziemy oddawać nasze życie Bogu, to On nie dopuści do tego, żebyśmy mieli taki problem, że faktycznie będziemy szanować drugich ludzi i pracować dla Niego według darów, jakie Bóg nam daje. Mm. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze studium. To była dla mnie też ogromna przyjemność. I Halinko, poproszę Cię o modlitwę na koniec. Boże i Panie nasz Stworzycielu, pragniemy podziękować teraz, że wokół Twojego Słowa mogliśmy wyrazić wiele naszych myśli, tak jak my potrafimy to zrozumieć jako ludzie. Ale Ty koryguj to, co jest niewłaściwe. Daj nam mądrość Twoją, Duchu Święty, do codziennego życia, do życia takiego, aby ono było złączone z Tobą, abyś Ty nam w tym pomagał i wypełniał nasze wnętrza, nasze serca, nasze myśli. Bo wtedy tylko możemy spełnić właśnie naszą misję, służbę jako Twoje dzieci, jako Twoje narzędzia. Oddajemy Tobie cześć i chwałę, dziękując za to w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękujemy również za uwagę wszystkim osobom, które nas oglądały. I gorąco zapraszamy również na kolejne studium biblijne na temat misji Jezusa.